Joe Vitali od zera: Osiąganie niemożliwego, Schoł opono pono. Rozdział 18: Jak stworzyć własną religię? Ua ola, loko i kealocha: Miłość jest źródłem życia. Podczas naszego drugiego wspólnego seminarium, dr Huelen w pewnym momencie wstał i ogłosił: Pozwólcie, że pokażę wam, jak się tworzy religię. Potem podszedł do tablicy. Zawsze używa białej tablicy suchościeralnej niedługo powiem o tym więcej i narysował kropkę na samym środku. Jedna osoba przeżywa przebudzenie i doświadcza boskiej mocy, powiedział. To coś czystego i bardzo inspirującego. A potem narysował okręgi wokół tej kropki. Osoba, która doznała przebudzenia, opowiada innym o swoim doświadczeniu. Jednak oni nie przeżyli tego, co ona. Nie rozumieją. Myślą, że rozumieją, ale tak nie jest. Więc próbują dotrzeć do innych i opowiedzieć im o przebudzeniu, którego nigdy nie doświadczyli. Wtedy powstaje religia. Doskonale go roz rozumiałem. Zawsze, gdy czytam o osobach, które doznały przebudzenia, myślę o tych, którzy podążyli ich śladem. Oni sami nie przeżyli podobnej przemiany. Po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że większość ludzi to owce, podążają za przewodnikiem stada, który wie, a czasami nie, dokąd zmierza. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Morny? Doktor Huelen twierdził z pełnym przekonaniem, że doznała ona przebudzenia. Praktykowała tradycyjne Ho'oponopono, które polegało na wspólnym rozwiązywaniu problemów. Ludzie siadali w kole i otwarcie mówili o tym, co ich poróżniło. Tak długo, aż osiągnęli stan wybaczenia i porozumienia. Był to wewnętrzny proces. Jednak przebudzenie morny nie oznaczało, że wszyscy inni praktykujący jej wersję Ho'oponopono. Doświadczyli tego samego. Czy ona faktycznie doznała przebudzenia? Nie wiemy tego z całkowitą pewnością. Możemy tylko to zakładać. A jeżeli tak zrobimy, cała historia stanie się dużo bardziej intrygująca. A co z doktorem Heulenem, z którym spędziłem niezliczone godziny? Czy on też doznał przebudzenia? Czy jest oświecony, czy raczej jest jedną z wielu owiec w stadzie? Któregoś ranka przy porannej kawie powiedział mi: Zaczynasz to rozumieć. Nie wiedziałem, co zaczynam rozumieć. Przez kilka minut milczyliśmy. Nie wiedziałem, o co zapytać. W tej ciszy poczułem, jak moje serce się otwiera, niczym okno. Później nazwałem to satori, czyli przebłyskiem przebudzenia. Ja sam nie przeżyłem żadnej istotnej przemiany, ale ktoś pozwolił mi zobaczyć swoje przebudzenie. Czy to był doktor Hulen? Czy jego obecność wywołała moje satori? Doktor Hulen jest Lojalnym uczniem, morny i praktykuje wszystko to, czego się od niej nauczył. Osiąga fantastyczne rezultaty dzięki stosowaniu metody oczyszczania, którą nieco zmodyfikował zgodnie z własnymi potrzebami. Takie oczyszczanie pomaga osiągnąć wewnętrzny spokój. Gdy się relaksujemy, któregoś dnia możemy przeżyć przebudzenie. W swojej książce pod tytułem The Awakening Course Kurs przebudzenia napisałem, że oświecenie pochodzi od łaski. To nie jest doświadczenie, które można samemu wywołać. Nie możesz ogłosić: Będę medytował tak długo, aż doznam przebudzenia. Takie deklaracje pochodzą od ego a jeśli chcesz doświadczyć przebudzenia, Musisz odstawić swoje ego na bok. Wróćmy jednak do tego, jak stworzyć własną religię. Kilka lat temu prowadziłem prezentację na temat Hooponopono przed moimi kolegami z Rady Liderów Transformacji. Członkowie naszej rady to liderzy w branży rozwoju osobistego. Wielu z nich zmieniło moje życie kilka dekad temu, gdy ja byłem jeszcze zupełnie nieznaną osobą, biedną i borykającą się z wieloma trudnościami. Gdy wszedłem na scenę, postawiłem na niej białą tablicę moje ulubione narzędzie, będące metaforą życia. A potem poprosiłem uczestników, żeby do niej podeszli i zapisali na niej wszystkie znane im sposoby. Na przeżycie przemiany. Po 20 minutach spisywania odpowiedzi zapytałem, co się stało z tablicą. Była prawie cała zapisana na czarno. Chcę wam w ten sposób pokazać, że wasze metody mogą tak naprawdę blokować inspirację pochodzącą od boskiej mocy. Potem opowiedziałem im historię doktora Hewlena i zapoznałem ich z oponopono. Mówiąc o tym, zmazywałem słowa zapisane na tablicy. Gdy skończyłem, tablica znów była biała. Wróciliśmy do zera. To, w jaki sposób doktor Hewlen wyjaśnia stworzenie religii, nie różni się niczym od tego, co robią autorzy poradników, mówcy, nauczyciele czy... Trenerzy osobiści. Oczywiście wszyscy wierzymy, że pomagamy innym, i zazwyczaj tak właśnie jest. Jednak, patrząc z szerszej perspektywy, tym, czego naprawdę pragniemy, jest osiągnięcie stanu takiej otwartości, abyśmy mogli poczuć prawdziwą inspirację. Innymi słowy, jeśli wierzę, że jedynym sposobem na to, żeby komuś pomóc, jest jedzenie ciasta marchewkowego. To naprawdę pomaga, wierz mi. To za każdym razem, gdy ktoś zwierza mi się ze swojego problemu, proponuję mu kawałek takiego ciasta. Adepci ho'oponopono często właśnie tak postępują. Zapomnieli, że ho'oponopono jest tylko jedną z wielu technik i nie ma statusu jedynej słusznej praktyki duchowej. Jego celem jest pomóc w usunięciu przeszkód, które dr Hewlen nazywa programowaniem. Tak, abyśmy mogli otworzyć się na inspirację boskiej mocy. Sukces książki pod tytułem Zero ograniczeń, którą napisałem wspólnie z dr Hewlenem sprawił, że ludzie na całym świecie dowiedzieli się o Ho'oponopono. Niestety, za prawdziwymi wyznawcami podążyło również spore stado owiec. Niektórzy szczerze wierzą w to, co robią, a inni nie. Czy można tych ludzi porównać do uczniów człowieka oświeconego? Mam na myśli sytuację, w której ich przewodnik duchowy doznał przebudzenia, ale oni. Już nie? Jeżeli tak, to co ci pozostało? Skąd masz wiedzieć, kogo słuchać, co kupować i co robić? Pozostaje ci tylko oczyszczanie. Praktykując tę metodę, usuwasz dane ze swojego umysłu, tak aby osiągnąć stan jasności. Nie bój się. Na pewno nie przegapisz tego momentu. A oto inny sposób, aby to osiągnąć. Mordach radziła kiedyś, żeby wziąć kartkę papieru i napisać na niej nazwiska wszystkich osób, miejsc lub przedmiotów związanych ze sprawą, z której się oczyszczasz. Powiedziała, Twoja podświadomość lepiej zrozumie całą sytuację. A ty zdasz sobie sprawę z różnych niuansów, których nie dostrzegałeś wcześniej. Gdy już wykonasz to ćwiczenie, odmów modlitwę, morny, pochylając się nad kartką. Załóżmy, na przykład, że pokłóciłeś się z kimś w pracy. Przede wszystkim musisz uświadomić sobie, że problem jest w tobie. Jest nim pogląd, który sobie wyrobiłeś na temat drugiej osoby. Twój wewnętrzny przycisk został naciśnięty, a ta osoba się do tego przyczyniła. Doktor Huelen często mawia: Zauważyłeś, że gdy masz jakiś problem, to zawsze jesteś tam, gdzie on? Następnie wypisz wszystko, co jest związane z Twoim problemem. Nazwisko współpracownika, nazwę Twojego stanowiska, nazwę firmy, adres firmy i wszystko, co tylko przyjdzie Ci do głowy. Zbierz wszystkie aspekty problemu na jednej kartce papieru. Mornach uważała, że takie działanie pomaga nam lepiej zrozumieć całą sytuację. A potem, patrząc na tę kartkę, przeczytaj modlitwę Morny. Co najmniej cztery razy. Później podżyj kartkę, albo ją spal. Poczuj wewnętrzny spokój i pewność, że Boska Moc zajmie się Twoim problemem. Bo tak właśnie się stanie. Czy zero jest naprawdę aż tak ważne? Czy wyczyszczenie białej tablicy jest faktycznie potrzebne? Doktor Heulen opowiadając o punkcie zero mówi. Że jest to sposób na wyrażenie boskiej mocy. Inni mówią o częstotliwości zerowej. Dla mnie zero to pustka albo próżnia, w której nie ma myśli, przekonań ani żadnych danych. To cichy świadek życia, który pozwala, abyś poczuł inspirację pochodzącą ze źródła. Wiem, że ta koncepcja może być dla Ciebie trudna do zaakceptowania. Dlatego spróbuję Cię z nią nieco oswoić. Gdy chodziłem do szkoły średniej w Niles w stanie Ohio, miałem ekscentrycznego nauczyciela algebry. Nazywał się Ron Posey. W gimnazjum powtarzałem klasę właśnie z powodu algebry. A w szkole średniej u pana Pozeja dostawałem same piątki. Był genialnym nauczycielem. Kiedyś stanął przed klasą i zapytał: Czy zera są ważne? Czy zero to nic? A potem napisał na tablicy cyfrę 1 i powiedział: Napiszcie 6 zer za tą jedynką, a będę miał milion dolarów. Tak, zera mają znaczenie. Jednak tym, czego naprawdę chcesz, jest znaleźć się w punkcie zero. Zaraz cię tam zabiorę. Koniec rozdziału osiemnastego.